Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym Power Poniedziałku, takim wyjątkowym Power Poniedziałku, chociaż ja tak chyba mówię co drugi poniedziałek, a mianowicie takim, w którym porozmawiamy na temat marketingu sieciowego, potocznie zwanego marketingiem, network marketingiem albo MLM-em. Dlaczego taki temat, co w ogóle spowodowało, że ja śmiem się na ten temat wypowiadać jako trener? Otóż ci z Was, którzy znają mnie dłużej, wiedzą, że 13 lat swojego życia zawodowego, wtedy kiedy zaczynałam swoją karierę zawodową i swoją przedsiębiorczość, spędziłam współpracując z firmą Oriflame, w której właśnie to budowałam sieć dystrybucji i działałam w ramach marketingu sieciowego. W 2010 roku, wtedy kiedy miałam 30 lat, zakończyłam swoją aktywną karierę, czyli zdecydowałam się na to, aby uzyskiwać przychód pasywny tylko i wyłącznie z tego, czego dokonałam do danego dnia, a śmiem powiedzieć, że dokonałam sporo. No i od tego czasu po prostu dostaję tylko i wyłącznie wynagrodzenie co 3 tygodnie. Nie jest to z roku na rok, to wynagrodzenie nie jest oczywiście tak imponujące, jak było wtedy, kiedy byłam aktywna. Natomiast nadal są to bardzo dobre pieniądze, ponieważ one przekraczają kwotę 100 tysięcy złotych rocznie. No i teraz, przez 13 lat budowałam swoją tak zwaną sieć dystrybucji, organizację w marketingu sieciowym, współpracując z firmą Oriflame, czyli byłam osobą, która prowadziła swoją własną działalność gospodarczą i pełniła usługi dla szwedzkiego koncernu. Organizacji sieci dystrybucji, rekrutacji, przeszkolenia osób, które zaprosiłam do swojej organizacji, no i oczywiście organizacji sprzedaży. A dwa lata temu, w 2020 roku, nagrałam dla Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej kurs online. To był taki moment, w którym zaczęła się pandemia i ludzie, którzy dotychczas spotykali się na spotkaniach takich domowych, prezentacjach, potrzebowali szybko przetransferować się na wydarzenia online, to wtedy nagrałam taki kurs online o tym właśnie, w jaki sposób budować skutecznie swój biznes online, po to, aby pomóc im zbudować swoją markę w internecie, komunikować się z klientami i z partnerami swoimi biznesowymi w internecie i być może wielu z Was przechodziło już właśnie ten kurs. A dla tych jednak, dla których ten temat jest totalnie nowy, ale słuchają, bo są ciekawi, to powiem Wam w ogóle, czym jest MLM, czyli marketing sieciowy, network marketing i o co w nim chodzi. Otóż każda firma, która się otwiera, ma do przemyślenia swój sposób dystrybucji. Wyobraź sobie, że na przykład produkujesz jakieś produkty kosmetyczne albo pewnego rodzaju produkt kosmetyczny, kolejny, albo na przykład produkujesz produkty wellness, jesteś producentem, albo nawet nie jesteś producentem, ale chcesz uruchomić tego typu firmę. No i oczywiście na Twojej drodze pojawia się wtedy pytanie, ok, w takim razie jaki kanał dystrybucji dla swojego produktu albo nie wiem, kosmetycznego czy jakiegokolwiek innego wellnessowego, a wellness akurat jest ogromną gałęzią, która się niesamowicie rozwija, potrzebujemy wybrać. Czyli wtedy, kiedy masz taką firmę, możesz zdecydować się, że na przykład otworzysz sklep online i po prostu zdobędziesz internet i będziecie pozyskiwać indywidualnych klientów i sprzedawać indywidualnym klientom te produkty. Możesz też zdecydować się na dystrybucję poprzez sieci, czyli że dotrzesz do centrum handlowych, na przykład jeżeli to są produkty wellness czy kosmetyki, to że dotrzesz, strzelam, do Rossmana, albo do Superfarm, albo pójdziesz do Auchan, złożysz im jakąś super ofertę i oni po prostu wystawią Twoje produkty za określoną oczywiście marżą uzyskaną od sprzedaży i wtedy te Twoje produkty będą się sprzedawały. A możesz też zdecydować się na to, że otworzysz swoje własne butiki, sklepy, wyspy, w których będziesz proponować swoje produkty, bądź zdecydujesz się na współpracę z jakimiś dużymi firmami, które sprzedają przez internet i tam Twój brand będzie jednym z marek, które można po prostu nabyć.
A jedną z tych opcji jest również zdecydowanie się na to, że Twoje produkty będą rozprowadzane poprzez, uwaga, marketing sieciowy. Marketing sieciowy, czyli nie decydujesz się na sprzedaż w sklepie, nie decydujesz się na taką sprzedaż, że ktoś może tak po prostu sobie kupić Twój produkt na stronie w internecie, tylko decydujesz się na taką sprzedaż, w której szukasz osób, które będą na tyle zaangażowane, na tyle przedsiębiorcze, które zbudują dla Ciebie sieć dystrybucji, czyli sieć indywidualnych klientów, którzy będą kupowali ten produkt, dołączając na przykład do klubu, do firmy, do sieci dystrybucji i wtedy kupują go ze zniżką, albo będą go kupowali po prostu jako tradycyjni klienci i będą mieli swojego dystrybutora, przedstawiciela, konsultanta, bo w każdej firmie ta osoba się nazywa zupełnie inaczej, który będzie ten produkt im dostarczał, będzie o nich dbał i będzie to tak zwana wtedy sprzedaż bezpośrednia, czyli bezpośrednio do klienta. Aha, no i wtedy, kiedy wybierasz taką formę, ja tu będę zerkała, ponieważ mam konspekt oczywiście, żeby niczego nie ominąć. Kiedy wybierasz sobie taką formę, no to oczywiście są takie firmy, które decydują się na marketing sieciowy, czyli na to, aby mieć tak zwanych swoich dystrybutorów, partnerów, przedstawicieli, konsultantów. W każdej firmie to nazywa się inaczej. I oni przygotowują dla nich plan wynagrodzeń. W zależności od tego, czy oni osobiście sprzedają, czy też zapraszają kolejne osoby, organizują Ci sieć dystrybucji, te wynagrodzenia są różne i bardzo często to się nazywa plan finansowy, plan marketingowy w danej firmie. Czyli każda z tych firm ma różne swoje sposoby wynagradzania tych osób, które budują taką firmę. No i teraz jeszcze jedno pytanie może Ci się pojawić, ponieważ czasami padnie takie zdanie albo takie stwierdzenie jak sprzedaż bezpośrednia, którą możesz kojarzyć na przykład z firmą Rainbow, która ma urządzenia do sprzątania, do odkurzania. No ja nie mogę powiedzieć, że to jest odkurzacz, bo to jest coś więcej niż odkurzacz. I w ramach sprzedaży bezpośredniej możesz nabyć taki odkurzacz. Jeżeli byś poszedł czy poszła do sklepu, nie wiem, MediaMarkt albo jakiegokolwiek innego i powiedziałabyś, że chcesz, dzień dobry, chciałam kupić tutaj odkurzacz Rainbow, to ci powiedzą prawdopodobnie, że nie mają, ponieważ można go tylko i wyłącznie kupić od przedstawiciela. Przedstawiciela, który jest przeszkolony, bardzo często współpracuje z firmą na zasadzie B2B i po prostu w ramach tego on sam reprezentuje firmę i dostarcza po prostu ten towar. I to jest bardzo często sprzedaż bezpośrednia, ale nie zawsze sprzedaż bezpośrednia jest jednocześnie marketingiem wielopoziomowym. Ponieważ czasami firmy decydują się tylko i wyłącznie na sprzedaż bezpośrednią, czyli osobiście pozyskują nowe osoby, które chciałyby być przedstawicielami danej firmy, a momentami są takie firmy, które decydują się na to, żeby zdecydować się na marketing sieciowy, czyli nawet jeżeli jesteś przedstawicielem firmy i oferujesz produkty, sprzedajesz je, czy to są odkurzacze, czy to są urządzenia różnego rodzaju do kuchni, czy to są właśnie kosmetyki, czy to są suplementy, czy cokolwiek takiego, zwróć uwagę, że albo to są produkty, które kupuje się raz, ale one nie są najtańsze i tutaj stawia się mocno na jakość, no i też o to, na to, żeby poszukiwanie tego klienta, że tak powiem, miało sens i przeprowadzenie u niego prezentacji. Albo jeżeli to są produkty kosmetyczne, albo na przykład produkty z grupy wellness, to zwróć uwagę na to, że są to produkty, które są zużywalne, do tego klienta można powrócić wielokrotnie, w związku z czym nawet jeżeli jego pozyskanie jest łatwiejsze, no to oczywiście w dłuższej perspektywie czasu, jeżeli ten klient nadal zostaje klientem, może być dla tego przedstawiciela bardzo opłacalne, jeżeli zadba o to, aby ta sprzedaż, zarówno przed sprzedażą, w trakcie sprzedaży, jak również po sprzedaży, czyli obsługa posprzedażowa była na najpiękniejszym poziomie. Także marketing sieciowy od sprzedaży bezpośredniej różni się tym, że te osoby w marketingu sieciowym, które dołączają do firmy, oprócz tego, że mogą oferować klientom produkty, mogą również budować tak zwaną sieć dystrybucji, czyli
każda nowa osoba, która będzie chciała dołączyć do tej firmy i zarabiać pieniądze na od sprzedaży tych produktów, będzie potrzebowała takiego tak zwanej osoby wprowadzającej, czyli osoby, która ją wprowadzi do biznesu, nauczy ją, w jaki sposób go robić, poświęci czas na to, podzieli się swoim doświadczeniem, a im lepiej to zrobi, im lepiej się podzieli, im lepiej nauczy tą osobę tego, w jaki sposób ma działać, tym większą z tego tytułu dostaje gratyfikację, czyli prowizję, ponieważ wtedy firma nie bierze tego na swoje barki, czyli no nie zatrudnia nikogo po to, żeby po prostu przygotowywał tego nowego przedstawiciela do działania, tylko ty wykonujesz tę pracę i jesteś rozliczany z wyniku, albo rozliczana, jesteś rozliczana z wyniku. Więc jest to taka bardzo w porządku pod tym względem działalność. No i teraz, na czym się zarabia w marketingu sieciowym, czyli w network marketingu, czy też w MLM-ie? Przede wszystkim można zarobić oczywiście pieniądze na tym, że dołączasz do firmy i mówisz: dzień dobry, ja tutaj bym chciała, czy ja bym chciał po prostu albo te produkty aloesowe, albo te produkty wellness, albo te jakiekolwiek inne produkty, chcę po prostu dystrybuować wśród grona swoich znajomych, może dalszych znajomych, i chcę z tego tytułu uzyskiwać wynagrodzenie. I wtedy najnormalniej w świecie po prostu dostajesz marżę. Marże na poziomie 20%, 30%, 40%, w zależności od firmy to oczywiście zależy. Ty sam albo sama możesz dane produkty kupować z dużą zniżką i wtedy, kiedy je odsprzedajesz, poszukujesz klientów, obsługujesz klientów, masz z tego tytułu zarobek. To jest pierwsza forma i w ramach tego zarobku to czasami to jest kilkaset złotych, czasami to jest kilka tysięcy. Oczywiście uzależnione jest od twojej to aktywności, tak zwanej miesięcznej albo trzytygodniowej, ponieważ różne mają okresy rozliczeniowe określone firmy. Drugi sposób, no i tutaj oczywiście te pieniądze nie są jakieś ogromne, to jeszcze nie są te momenty, w których dostajesz auto firmowe, czy jesteś w jakimś programie wycieczkowym, jeździsz na jakieś spektakularne wyjazdy, konferencje zagraniczne, dostajesz samochód albo jakieś inne rzeczy, ale zdecydowanie ten sposób pozwala niektórym osobom dorobić 500 zł, 1000 zł, 2000 zł do swojej takiej standardowej pensji, co trzeba przyznać, że dla wielu osób jest ogromną różnicą po prostu w funkcjonowaniu takim na co dzień. Drugą opcją zarabiania pieniędzy, już tych większych, jest taka sytuacja, w której bierzesz na siebie odpowiedzialność za pozyskanie nowych osób do biznesu, które będą albo kupowały dla siebie te produkty ze zniżką, albo będą je kupowały i odsprzedawały później dalej klientom, ale bierzesz również na siebie odpowiedzialność motywowania ich do działania, wyszkolenia ich z zakresu produktowego, sprzedażowego, rekrutacyjnego, właściwie każdego, ponieważ wszystko, co oni wiedzą o firmie, prawdopodobnie pochodzi od ciebie. W związku z czym to ty jesteś wtedy przedstawicielem firmy i to od ciebie zależy, jak bardzo ta osoba będzie zaangażowana. W dużej mierze od ciebie zależy, no od niej też oczywiście, jakie będzie miała wyniki, jak będzie działała. To jest drugi sposób i tutaj uwaga, jako osoba, która organizuje daną sieć dystrybucji, im lepszą, skuteczniejszą, większą, z większymi obrotami organizację zbudujesz, tym większe oczywiście uzyskujesz z tego tytułu profity. Wydaje mi się, że to jest takie logiczne, biznesowe. Niektórzy oczywiście, wtedy kiedy ja działałam w marketingu sieciowym, to mówili, mieli takie, że tak powiem, dziwne zwyczaje i mówili: Kamila, bo ty na tych ludziach zarabiasz. I za każdym razem wtedy się pytałam, ale co to znaczy, że ja na tych ludziach zarabiam? Ja nie handluję ludźmi, w związku z czym to nie jest zarabianie na ludziach, tylko dostaję prowizję od tego, jak dobrze nauczę ich i jak skuteczni będą biznesowo. Jeżeli kogoś doprowadzę do sytuacji, w której ten ktoś będzie zarabiał około 4000 zł miesięcznie i tyle będzie dostawał od firmy w ramach tego, jak działa, to dlatego, że to ja go zaprosiłam do biznesu, dlatego, że to ja go z tego tytułu wyszkoliłam, byłam jego mentorką, wspieram go w tym działaniu, dostanę z tego tytułu dodatkowo 800 zł prowizji. Powiedz mi, co jest tutaj nie fair?
chyba logiczne, że nie będę nikogo uczyć za darmo i zdzierać gardła benzyny i nie będę z nim jeździć na spotkanie po to, żeby go nauczyć po prostu jak funkcjonować. To jest naturalne, że każdy zasługuje z tego tytułu na wynagrodzenie. W związku z czym oczywiście im więcej ta osoba zarobi, tym więcej ja dostanę z tego tytułu prowizji. I jedna rzecz, która mi się akurat w tej właśnie działalności bardzo podobała, nadal mi się podoba, to jest właśnie to, że bardzo, ale to bardzo osobie, która zaprasza cię do biznesu, z reguły zależy na tym, żebyś odnosiła czy odnosił sukces, ponieważ im większy sukces ty odniesiesz, tym większą ci ludzie dostaną prowizję. Myślę, że to jest naprawdę fair. No i teraz, kto dołącza do takich firm marketingu sieciowego? Bardzo często dołączają tak zwani fani produktu, czyli ktoś, kto bardzo lubi produkt, bardzo wierzy w ten produkt, wie, że będzie go kupował przez kolejne miesiące, a może nawet lata, dowiaduje się o tym, że może kupować ten produkt ze zniżką, czasami 20%, 30%, 40%, tak jak powiedziałam wcześniej, w zależności od tego, jaka firma i na co sobie może pozwolić, takie też są te zniżki. W związku z czym ten ktoś wykupuje sobie czasami w symbolicznej kwocie członkostwo, po prostu dołącza do firmy i wtedy od tego momentu ma taki swój numer rejestracyjny, jest takim, ja bym na to powiedziała, klientem VIP, który po prostu bezpośrednio wtedy od dystrybutora kupuje produkty. I jest masa ludzi, którzy na co się decydują. Kolejną opcją to jest taka opcja, w której można dorobić sobie pieniądze. Czyli ktoś kupuje produkty dla siebie, coś mu się tam spodoba, a może to, a może to, a może coś jeszcze, a może jakieś koktajle, szejki, suplementy różnego rodzaju i może jednocześnie też zarobić kilkaset albo kilka tysięcy złotych, jeżeli zdecyduje się odsprzedawać te produkty dalej. Ponieważ te produkty nie są dostępne tak normalnie w sklepie, w związku z czym trzeba znaleźć konsultanta, przedstawiciela firmy, żeby to kupić. Więc bardzo często te osoby szkolą się produktowo, tak żeby wiedzieć o tych produktach po prostu wszystko i na przykład organizują jakieś mniejsze bądź większe spotkania albo takie spotkania przy kawie, jeden na jeden, podczas których bliższym, dalszym znajomym, osobom zainteresowanym opowiadają o tych produktach, sprzedają im te produkty, no i z tego tytułu oczywiście mają określoną marżę. W związku z czym no, dorabiają sobie do takiej pracy tradycyjnej. Albo na przykład wiele takich kobiet, które są na studiach albo w szkole średniej. Ja na przykład zaczęłam swoją działalność jeszcze będąc w szkole średniej 2 lata przed maturą. Albo takie kobiety, które są na urlopie macierzyńskim, albo osoby, które są na emeryturze i chcą sobie dorobić dodatkowe pieniądze, czy też na rencie. Jest masa takich osób, które się decydują na to, że chciałyby po prostu mieć jeszcze jakiś dodatkowy dochód po to, żeby spełnić jakieś tam swoje marzenia. No i oczywiście trzecia taka grupa to są ludzie, którzy faktycznie chcą, mają takie ambicje, żeby zbudować większą sieć dystrybucji, osiągać statusy i uwaga, w marketingu sieciowym te statusy bądź te nazwy stanowisk takie są czasami zaskakujące, w związku z czym no to też powoduje, że ludzie, którzy słyszą o tym po raz pierwszy, tak mówią, co? Jesteś jakimś dyrektorem szmaragdowym? Serio? To po prostu przyszło ze Stanów. Jest taką normą, że ktoś na przykład zostaje jakimś menedżerem regionalnym albo dyrektorem, nie wiem, jakiejś orchidei albo diamentowym, albo szmaragdowym, albo jakimś innym. Zwał jak zwał, nazwy są faktycznie może dla ludzi z tradycyjnego biznesu dość takie zaskakujące, ale pal licho, jakie są nazwy, pieniądze, które za tymi nazwami idą, zdecydowanie są warte zachodu. To są osoby, które zdecydują się na to, że okej, oni po prostu będą być może na początku jeszcze łączyli tą nową działalność ze swoją pracą etatową albo swoim tradycyjnym biznesem, ale bardzo często rozpędzają, budują coraz większą sieć dystrybucji, no i bardzo często marketing sieciowy staje się dla nich takim podstawowym biznesem. To, co jest pięknego w tym, to to, że zdarza się tak, że ludzie, którzy
nie mieliby szans ze względu na przykład na brak takiego superanckiego wykształcenia, nie wiem, znajomości języków, jeszcze nie wiadomo czego, wieloletniego doświadczenia, nie mogliby zdobyć na przykład jakiegoś wysokiego stanowiska w korporacji, tak aby zarabiać kilkadziesiąt tysięcy złotych, a po jakimś czasie w marketingu sieciowym, czasami to jest po kilku nawet latach, w zależności od firmy i od jakby możliwości, okazuje się, że oni zarabiają kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, więc rozumiecie, że no, mogą naprawdę być zachłyśnięci po prostu tym swoim sukcesem i wtedy przeżywać go bardzo, zarówno w internecie, jak również na żywo, co powoduje, że różnie są odbierani. No ale tak to zresztą w Polsce jest, że przecież tak... Jak ktoś ma po prostu sukces i jest taki super zmotywowany i zadowolony, to patrzy się tak na niego po prostu podejrzliwym wzrokiem. To są też takie osoby, które mają ambicje, żeby jeździć super samochodem, ponieważ wiele firm proponuje takie programy samochodowe z, nie wiem, z Volvo albo z Mercedesem albo z jakimś innym super samochodem, za który płaci na przykład osobom, które naprawdę osiągają spektakularne wyniki, jak również takie osoby, które na przykład mogą korzystać z zagranicznych wyjazdów do pięknych zakątków, naprawdę najlepszych hoteli, jakie tylko i wyłącznie istnieją w danym momencie, na przykład w tej lokalizacji, i świętować swoje sukcesy. Ja ze swojej historii, na przykład działalności w marketingu sieciowym, pamiętam, że w 2009 roku zabrano nas do hotelu Atlantis w Dubaju, który był stosunkowo wtedy nowym hotelem i było to dla wielu z nas takie naprawdę niesamowite przeżycie, ponieważ no, nie każdy mógłby sobie pozwolić tak normalnie po prostu na to, aby spędzić tam tydzień na zasadzie all inclusive i mieć po prostu masę naprawdę fantastycznych przywilei, niespodzianek i atrakcji podczas tego czasu. No i teraz uwaga, co powoduje w takim razie, że nie każdy zarabia? Bo czy można zarobić w marketingu sieciowym? Tak, jak najbardziej tak. Oczywiście wiem, że marketing sieciowy czasami jest mylony z piramidami finansowymi, bo w piramidach finansowych również się kogoś do swojej działalności zaprasza i się obiecuje jej, że będzie miała za jakiś czas duże pieniądze. Ale uwaga, piramidy finansowe są nielegalne. Marketing sieciowy jest normalną formą dystrybucji, która jest legalna, funkcjonuje od wielu lat, w Polsce bodajże od 91 roku. I pierwszymi firmami marketingu sieciowego w Polsce były takie firmy jak Oriflame i Amway. Amway zresztą funkcjonuje do dziś, ma bardzo długą historię, bardzo dobre wyniki finansowe, no ale PR wśród takich roczników 8.0 i starszych ma taki średni, ponieważ no, po prostu wszedł w takim amerykańskim stylu na rynek polski i mentalność polska nie zawsze to udźwignęła, że tak powiem, w związku z czym wydawało im się, że ci ludzie po prostu zwariowali i są sektą. Dlaczego nie każdy zarabia? Otóż uwaga, pamiętajcie, że to jest po prostu biznes. Biznes. Jak otwierasz kawiarnię, otwierasz prywatny gabinet stomatologiczny, sklep z ubraniami albo sklep online i tak dalej, oczywiście, że jest tak, że być może odniesiesz sukces, a może nie. Wielokrotnie ludzie nie mają wyników finansowych i jeszcze kończą z długami to otworzenie swojej działalności gospodarczej. Czyja to jest, jeżeli tak można powiedzieć, wina? Czy ich, czy rynku, czy kogo? Oczywiście można powiedzieć, że poniekąd te osoby być może nie wykonały dobrego researchu, nie zrobiły rzetelnie biznesplanu, nie wiem, wybrały źle lokalizację dla swojego biznesu, a może po prostu nie wstrzeliły się w trendy dane na rynku, które też są do przewidzenia i są specjalne organizacje, które je przedstawiają przecież. Natomiast sami wiecie, że nie każdy w tradycyjnym biznesie wygrywa i zawsze sobie radzi.
W tradycyjnym biznesie z reguły trzeba mieć jakąś kwotę pieniędzy, którą się ryzykuje na czynsz, na pracowników, na start swojego biznesu, czyli trzeba czymś zainwestować. To powoduje, że ludzie, którzy zainwestują, są na 100% zaangażowani, a nawet ich rodziny są zaangażowane, wszyscy są zaangażowani w to, żeby po prostu był zwrot z inwestycji, ponieważ z reguły otwierają biznes marzeń i po prostu wszystko musi wyjść świetnie. A jak jest z marketingiem sieciowym? Z marketingiem sieciowym jest tak, że dołączyć do marketingu sieciowego może każdy dorosły człowiek. Niektóre firmy pozwalają nawet dołączać 16-latkom albo 17-latkom do marketingu sieciowego, tam za zgodą rodziców na przykład, albo nawet bez zgody. To powoduje bardzo duży napływ kandydatów, ale jednocześnie, uwaga, jeżeli dołączyć może każdy, to myślę, że zdajemy sobie sprawę z tego, że nie każdy ma potencjał do tego, aby dołączyć, albo ma kwalifikacje, predyspozycje do tego, żeby się w tego typu biznesie odnaleźć. W związku z czym na już takim pierwszym, że tak powiem, rzucie jest bardzo duże sito, ponieważ ludzie oczywiście słyszą na spotkaniach dotyczących biznesu, że mogą tutaj zarabiać 10 tysięcy złotych, 20 tysięcy złotych miesięcznie, 30, 50, 100 tysięcy złotych, bo to naprawdę są kwoty, które wielu ludzi osiąga, działając w marketingu sieciowym. No ale umówmy się, to są ludzie, którzy są naprawdę niezwykle przedsiębiorczy, pracowici, zaangażowani w to, co robią, zdobywają kompetencje do tego, aby to robić i traktują swój biznes naprawdę serio. Nie znam takiej osoby w marketingu sieciowym, a znam naprawdę masę liderów z różnych firm, ponieważ bardzo często przychodzą do mnie na szkolenia sprzedażowe albo na szkolenia z budowania zespołu, czy też budowania wewnętrznej siły, asertywności, zarządzania sobą w czasie i poznaję ich i wiem, jak bardzo dużo wkładają w to, aby ten biznes oczywiście przynosił im efekty. No ale ponieważ dołączyć może każdy, no to tak, niektórzy dołączają, mają takie jakieś, nie wiem, oczekiwania. Czasami słyszą takie idiotyczne zdanie pod tytułem: możesz dołączyć, nic nie musisz i w ogóle i tak dalej, co oczywiście no dobrze, okej, okay, no nic nie musisz, tak, ale to w takim razie też, jak nic nie musisz, to zarabiać też nie musisz, bo nic nie musisz, ale wszystko możesz, więc jeżeli chcesz zarabiać pieniądze, to potrzebujesz po prostu działać. Nie każdy w marketingu sieciowym naprawdę pracuje. Mogłabym nawet rzec, że większość nie. Czyli często ludzie są, czują się zmotywowani na takim spotkaniu, w którym słyszą jakieś success story innej osoby, która zaczęła zarabiać pieniądze, zmieniła swoje życie i po prostu w 5 lat wszystko wywróciła do góry nogami. No i musisz przyznać, że jeżeli ktoś działa mocno na takich emocjach, to sobie myśli: ja pierdzielę w ogóle, jaka super okazja, okej, to ja też to będę robić, w ogóle wchodzę w to, super, będzie pięknie. Ale później, wtedy kiedy przychodzą obowiązki, a trzeba telefonować, umawiać się na spotkania, organizować te spotkanie, poszerzać swoją strefę komfortu, bo na przykład trzeba poprowadzić w ogóle spotkanie. Nie każdy się dobrze w tym czuje. Czasami trzeba znieść odmowę, bo umówmy się, są ludzie, którzy będą sprzedawać i od kogoś usłyszą nie. Nie każdy to przeżyje, w związku z czym niektórzy po prostu udają, że pracują, no i pieniędzy nie dostają, ciągle chodzą na jakieś spotkania, ciągle chodzą na jakieś szkolenia i ich rodzina mówi: kurde, nie ma ci ciągle w domu, w ogóle tu chodzisz na szkolenia, tu chodzisz na spotkania, a kasy nie widać. No nie widać, bo nie widać wyniku. Jeżeli jest wynik, zawsze wtedy są pieniądze. No i oczywiście nie każdy ma najnormalniej w świecie predyspozycje i dyscyplinę do tego, żeby być samozatrudnionym, osobiście wysyłać się codziennie do pracy, patrzeć w lustro rano i mówić: cześć szefie, co dzisiaj robimy? Pracujemy, okej, to dobra, to co robimy? Robimy taką prezentację, takie spotkanie, takie telefonowanie, spotkanie ze swoimi współpracownikami, partnerami, przygotowywanie jakichś materiałów i, nie wiem, robienie jakiejś konferencji online, tego typu rzeczy. Dlatego też nie każdy zarabia i to nie zależy od firmy, że jednym daje, a drugim nie daje, a na tego się uparła i temu nie wypłaca premii, tylko dlatego, że po prostu najnormalniej w świecie, tak samo jak w tradycyjnym biznesie, do marketingu sieciowego również trzeba mieć predyspozycje, kompetencje, zaangażowanie, trzeba pracować i musi pojawić się wynik.
To, że każdy może dołączyć, nie znaczy, że każdy będzie zarabiał pieniądze. Dlatego wracając do tego pytania z początku, czyli z naszego tytułu tego odcinka, czy w marketingu sieciowym można zarobić pieniądze? Tak, jak najbardziej można zarobić pieniądze. Nawet bardzo takie, bym powiedziała, nie chcę mówić duże, bo dla każdego to znaczy coś innego, zdecydowanie są to pieniądze powyżej średniej krajowej. Ja sama już po 5 miesiącach właściwie od dołączenia do biznesu już osiągnęłam wtedy taki status, w którym rozpoczęłam kwalifikację do tytułu dyrektora sieci dystrybucji, a chodziłam jeszcze wtedy do szkoły średniej, więc bardzo szybko awansowałam, ale też bardzo dużo pracowałam, bardzo dużo się uczyłam, inwestowałam w siebie, czytałam masę książek, ponieważ na niczym się nie znałam, ani na kosmetykach, ani w ogóle na sprzedaży, ani na zarządzaniu zespołem, więc bardzo dużo naprawdę się uczyłam, no i też byłam zdeterminowana do tego, żeby osiągać sukces. To spowodowało, że zbudowałam organizację, która, tak jak powiedziałam na samym początku, działa do dziś. Ja w 2010 roku zdecydowałam się otworzyć nowy rozdział w swoim życiu, czyli otworzyć firmę szkoleniową, zacząć pisać książki i otworzyć się nie tylko i wyłącznie na swoją strukturę, ale na po prostu rynek otwarty, a ponieważ jestem typem, który albo coś robi, albo coś nie robi, czegoś nie robi, to po prostu u mnie to jest takie dość czarno-białe, więc z jednego przeszłam na drugi, wiedząc, że wtedy, kiedy zapraszano mnie do współpracy, powiedziano: Kamila, kiedyś, kiedy zbudujesz swoją sieć dystrybucji, będziesz miała po prostu z tego tytułu przychód pasywny. I to ta jedna rzecz się zgadza. Od ponad 12 lat uzyskuje ten przychód pasywny, który jest taką miłą niespodzianką pasywną. I bym powiedziała, że właściwie jedną z najlepszych moich decyzji inwestycyjnych, jeżeli chodzi o swój czas i swoje działanie. Ponieważ działałam prawie 13 lat, a teraz już prawie 13 lat dostaję pieniądze bez działania. Tak jak powiedziałam wcześniej, to nie są tak samo duże pieniądze, znaczy nie są tak ogromne jak wcześniej te, które zarabiałam, ponieważ normą jest, że jeżeli 12 lat się jakby odcinasz od biznesu i tylko i wyłącznie korzystasz z tego, czego nauczyłaś ludzi, w jaki sposób oni działają, no to może być tak, że jak się wychodzi z biznesu, to ten biznes może się kurczyć. I tak samo mój w marketingu sieciowym, mówiąc zupełnie wprost i szczerze, również się przez te 12 lat skurczył. W związku z czym jest to tam powyżej 100 tysięcy złotych rocznie, nie więcej. No ale oczywiście, gdybym dalej działała, to bym prawdopodobnie zarabiała taką kwotę pieniędzy w ciągu miesiąca. Co mam dla Ciebie? Uwaga! Organizuję teraz taką konferencję online, bezpłatną, podczas której opowiem o takich 5 najczęściej popełnianych błędach przez liderów w marketingu sieciowym, co powoduje, że oni nie potrafią zbudować skutecznie działającego, samodzielnego, zdyscyplinowanego zespołu. W opisie do tego wideo znajdziesz link do tej bezpłatnej konferencji. Zapisz się na tę konferencję. Ona potrwa około 2 godzin, czyli maksymalnie 2 godziny. Podczas tej konferencji opowiem Ci o takich właśnie 5 powodach na bazie moich doświadczeń, ponieważ ja tego biznesu uczyłam się na sobie. Mam wrażenie, że popełniłam chyba wszystkie błędy, które można było popełnić na samym początku i z roku na rok byłam coraz lepsza, coraz bardziej rozumiałam, o co w tym chodzi, popełniałam coraz mniej błędów, tak, że już w takim 8 roku swojej działalności zdecydowanie mogłam powiedzieć, że po prostu totalnie wymiatałam, także były to bardzo mocne lata mojej działalności. Chcę się z Tobą podzielić, przygotowałam coś ekstra, w związku z czym jeżeli działasz w marketingu sieciowym, chcesz być skuteczniejsza albo skuteczniejszy, albo chcesz, aby Twoja struktura, Twoja sieć działała skuteczniej, to koniecznie zapiszcie się na tę konferencję. W opisie do tego wideo są wszystkie linki, pilnuj tylko, aby podać, uwaga,
właściwy adres e-mail, ponieważ na ten adres e-mail ja wyślę do Ciebie zapytanie, czy na pewno mogę Ci wysyłać maile z powiadomieniami o konferencji i Cię na nią zapraszać. Jeżeli wyrazisz zgodę, to wtedy w dniu konferencji otrzymujesz do godziny maksymalnie 12 wszystkie linki i karty pracy, z którymi będziesz pracować podczas konferencji, więc wydrukuj je przed konferencją, bo one Ci pomogą notować najważniejsze rzeczy i też odrobić trochę zadania domowego. No i mam nadzieję, że widzimy się właśnie na tej konferencji. Jeżeli wolisz zapisywać z palca, to po prostu wejdź na stronę kamilarowińska.pl/MLM i tam masz zaproszenie do bezpłatnej konferencji. Jeżeli czujesz, że to jest dla Ciebie ważne i potrzebne, koniecznie udostępnij to wideo innym ludziom, którzy mogą być zainteresowani tą właśnie konferencją. I do zobaczenia już niedługo. Pozdrawiam Cię serdecznie i życzę oczywiście samych sukcesów, samych cudownych spotkań rekrutacyjnych i sprzedażowych. I do zobaczenia na konferencji.